Render. Całość jest stworzona z energooszczędnych diod. Teraz trwają generalne próby nowego ekranu. Oficjalne uruchomienie nastąpiło w Noc Muzeów. Widanów, świątynia Opatrzności Bożej może otworzyć się jeszcze w tym roku. Jak zapowiedział kardynał Kazimierz Nyczy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 11 listopada do środka będą mogli przejść wierni. Jak wylicza zarząd Centrum Opatrzności, główne prace już zostały wykonane. Niedawno skończył się etap poprawiania akustyki. Wykonano też elewację, całość została ocieplona. Obiekt odwiedził też już szklarz. Dodajmy, że tylko od początku budowy tworzenie świątyni wsparło 80 tysięcy osób, które przelały prawie 20 milionów złotych datków.